Jasnym jest, że Kreml od miesięcy stara się przymusić Łukaszenkę do wzięcia bezpośredniego udziału w wojnie. Sygnałów, że może się to stać lada dzień, było już kilka. Łukaszenko stara się tego za wszelką cenę uniknąć, bo po pierwsze nie chce tego białoruskie społeczeństwo, a po drugie i ważniejsze, nie chcą tego białoruscy siłowicy. Nie posiadając wojska przy sobie, Łukaszenko i jego świta staje się bezbronna. To otwiera dużą szansę przed białoruską opozycją lub, co jeszcze bardziej prawdopodobne, przed Rosjanami, którzy łatwo mogliby przejąć pełną kontrolę nad Białorusią. Rosjanie pieczą w takim scenariuszu dwie pieczenie nad jednym ogniem. Nie dość, że posługują się Białorusinami we własnej wojnie, to osłabiają państwo podległe, zwiększając szanse na pełną kontrolę.